Państwa, przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam podziękować Państwu za przybycie i moim gościom tak naprawdę, którzy zgodzili się podebatować ze mną nad nie tyle nad moją książką, co w ogóle nad tematyką muzealizacji i Europy Środkowo-Wschodniej. I przede wszystkim, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że ponieważ książka ukazała się w grudniu 2018 roku, niewiele osób miało szansę ją przeczytać. Właściwie jesteśmy tutaj w trójkę zapewne jedynymi osobami w pełni znającymi treść. Dlatego chciałam przede wszystkim powiedzieć parę słów na temat tej książki. Dlaczego postanowiłam napisać taką książkę? Dlaczego postanowiłam zająć się tym tematem? Może od tego zacznę. Przede wszystkim dlatego, że przeszłość może być groźna. Rozpocznę może nawiązując do tytułu słynnej pracy Loventhala, The Past is the Foreign Country, który twierdzi, że przeszłość jest obcym krajem. Otóż moim zdaniem nie jest obcym krajem, dlatego że w bardzo nieustający sposób na nią wpływamy, personalizujemy i przystosowujemy ją do naszych obecnych doraźnych celów. Relacja pomiędzy teraźniejszością a przeszłością może być symbiozą. Przeszłość może wspierać bardzo szlachetne idee i tożsamości, ale relacja między przeszłością i teraźniejszością może być toksyczna. W związku z tym, zajmując się muzeami historycznymi, które są podstawowym takim elementem polityki historycznej, które wpływają na świadomość, na szeroką publiczność i na świadomość historyczną narodową, uznałam, że w ten sposób będę mogła pokazać, w jaki sposób przeszłość może wpływać w niebezpieczny sposób na teraźniejszość. Muzea historyczne to jest kolejna rzecz, o której bardzo rzadko się mówi. To są bardzo niebezpieczne instytucje. To są instytucje manipulujące. I dlatego oczywiście chętnie są postrzegane jako centra wiedzy obiektywnej, za którą stoją eksperci. Same muzea lubią się tak przedstawiać. Stoi za nimi autorytet instytucji, które powstały w XVIII wieku. Te 200 lat misji edukacyjnej sprawia, że my naprawdę chcemy wierzyć, że znajdując się w muzeum, mamy do czynienia z realistycznym odzwierciedleniem przeszłości. Tak nie jest. Jak pięknie napisał Simon Nell, muzeum jest sceną, na której wystawia się narodowe mity. I te właśnie mity chciałam zdekonstruować. Kolejna sprawa, która mnie skłoniła do podjęcia tego tematu, tematu muzeów. Otóż zauważyłam, że wszyscy znają się na muzeach. Wszyscy. Muzealizacja jest naprawdę skomplikowaną sprawą, czyli to jest wyodrębnienie całych fragmentów przeszłej rzeczywistości historycznej i przeniesienie jej na całkowicie inne medium, na ekspozycję. Na ekspozycję, która jest skomplikowanym utworem kulturowym, który łączy w sobie elementy plastyki, architektury, obrazu, słowa, tekstu. Tymczasem nie ma tak naprawdę języka, nie jest obecny w dyskursie publicznym specjalistyczny język, którym by się mówiło o muzeach. Tak naprawdę, tak jak powiedziałam, wszyscy się na tym znają i przy okazji, a szczególnie historycy znają się świetnie na muzeach i przy okazji dyskusji, które właśnie ukazały się między innymi nad dyskusji nad Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, Europejskim Centrum Solidarności, cały ogrom tej ignorancji tak naprawdę mi się objawił. Bo jeśli amatorzy mówią o literaturze, to oczywiście co mówią? Mówią banały. Potrzebny jest ktoś, kto się zna, kto jest krytykiem literackim. Tymczasem jeśli chodzi o muzea, takie banały bardzo często właśnie są wypowiadane i nie zdajemy sobie sprawy, na ile to jest nieadekwatny język do mówienia o muzeach. Dlatego w mojej książce jest cały, być może nie dla wszystkich interesujący, ale fragment, który jest poświęcony temu, jak powinniśmy mówić o muzeach, jakim językiem i jakie stosować metody badań muzealnych. A żeby powiedzieć coś, co ma sens, tak? A żeby dostosować tą wypowiedź do medium. Oczywiście nie jest tak, że ja to robię pierwsza.
ale bardzo znane i bardzo, to znaczy bardzo znane, właśnie niestety nieznane, ale bardzo mądre książki Gluzińskiego czy Świecińskiego, którzy napisali wybitne dzieła na temat muzeów, nigdy się nie przebiły do publicznego dyskursu. Prawdopodobnie ze względu na to, że jest to język trudny, jeden się odwołuje do fenomenologii, drugi do scjentyzmu i to podłoże, to filozoficzne okazało się za trudne, ażeby ten język został wprowadzony do dyskursu publicznego. Dlatego właśnie ja cały czas promuję muzeologię jako podstawowy, jeden z podstawowych elementów, który powinien zostać wprowadzony do studiów historycznych. Dlatego, że no, bez tego mamy taki no, dosyć amatorski dyskurs, jeśli mówimy o muzeach. Także to jest kolejna sprawa. Trzecią moją motywacją było to, że no, muszę się przyznać, trochę wstyd, tak, ale mam o komunizmie jeszcze pamięć autobiograficzną. To znaczy pamiętam bardzo wiele rzeczy, niestety, tak, lub dla mnie stety. I dlatego uznałam, że po 30 latach od transformacji sprawdzę, w jaki sposób ta wiedza o komunizmie jest już stabilnym dyskursem muzeologicznym. I to pierwsze moje założenie było błędne, okazuje się. Mhm. Dlatego, że okazuje się, że po 30 latach, kiedy ja myślałam, że to już jest naprawdę dyskurs ustalony, wciąż ten kanon wiedzy i pamięci o komunizmie jest na etapie kształtowania, momentami bardzo burzliwych debat i wszystko można o nim powiedzieć, tylko nie to, że już jest ustalony. W związku z tym ta teza, którą sobie postawiłam, chciałam sprawdzić, czy istnieje wspólna pamięć o komunizmie w Europie Środkowo-Wschodniej. Niestety w żaden sposób udowodnić się nie dała, dlatego że nie dość, że każdy kraj, który odwiedziłam i gdzie zwiedziłam muzea, w praktyce wprowadzał inne elementy, to jeszcze na dodatek te elementy się zmieniały nawet w trakcie trwania tych moich badań. Do Rygi pojechałam 2 razy i za każdym razem zastałam inną sytuację. Przy czym ostatni raz to był taki, że muzeum całkowicie zostało zamknięte i była jakaś wystawa tymczasowa. A zatem to wszystko ma związek z tym, co dzieje się w chwili obecnej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatecznie wyodrębniłam jedynie pewne typy wystaw, które w każdym kraju znajdują się i Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem i wyodrębniłam pewne procesy, które są wspólne właśnie dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Procesy te bardzo ważne z mojej perspektywy polegają na tym, że zasadniczo istnieje taka przemożna chęć, którą przede wszystkim prezentują rządy. Kolejne rządy państw, ażeby raz na zawsze ustalić i wprowadzić oficjalną linię interpretacji komunizmu, która jest najnowszą przeszłością, ażeby raz na zawsze przywiązać znaczenia do obiektów konkretnych, ażeby ta wizja była spójna i przyjęta przez całe społeczeństwo. Oczywiście one mogą się między sobą różnić, ale z reguły są to wizje bardzo heroiczne, ewentualnie martyrologiczne i jedne i drugie mają za zadanie kształtować pozytywny autowizerunek narodów i ich postkomunistyczną tożsamość. Proszę Państwa, szybciutko pokażę kilka zdjęć, bo ja zostałam poproszona, żeby za dużo nie mówić, ale wiem, że będzie to pewnym, nie ten. O, proszę Państwa, przede wszystkim tak, podzieliłam te typy wystaw na wystawy właśnie heroiczne, wystawy martyrologiczne i wystawy nostalgiczne. O wystawach nostalgicznych zaraz powiem. Wystawy heroiczne i martyrologiczne są tak naprawdę podobne, gdyż kreują tą wizję walczących z komunizmem narodów, walczących z obcym systemem narodów całych, tak, które są niejako, i to ma być tą podstawą, tym podstawowym narodowym mitem, dlatego dla tej tożsamości postkomunistycznej, jakiej te narody szukają. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oczywiście jest taką wystawą. Ja nie będę tutaj po kolei opowiadać o tych wystawach, na to w ogóle nie ma ani czasu, ani nie jest to miejsce, ale chciałam tylko powiedzieć, że
Te wystawy z gruntu są wystawami manipulującymi właśnie. Dlatego, że wystawy heroiczne zasadniczo odsuwają w cień te fakty niechlubne, te, o których wcale nie chcemy pamiętać. Te, które jak gdyby podważają ten miły narodowi wizerunek, takie wystawy są oczywiście przyjmowane za probatą przez większość społeczeństwa, z tym, że brakuje wystaw tworzonych w paradygmacie krytycznym. Co to znaczy? Wskazującym na to, że reprezentacje, że stopień przystosowania społeczeństw do komunizmu wszędzie, w całej Europie Środkowo-Wschodniej był bardzo wysoki. Nie było społeczeństw, które w całości całe walczyły z systemem. W ogóle nie było takiego zjawiska. Była za to moralna korupcja, była kooperacja wynikająca czasami z postaw konformistycznych, czasami po prostu z nadziei na likwidację nierówności. Przecież przez bardzo wiele osób komunizm był przyjmowany jako próba właśnie zlikwidowania nierówności. To był wielki modernistyczny projekt. Nie ma muzeum, które by pokazało komunizm w ten sposób. Nie ma. W związku z tym ten obraz jest z gruntu niepełny, który jest prezentowany właśnie w muzeach heroicznych. I to są czasami fantastyczne muzea. To są świetne muzea, które potrafią zaangażować wszystkie zmysły, które interesująco się ogląda, które tak jak Muzeum Powstania Poznańskiego, mimo że niewielkie, jest naprawdę fantastycznie skonstruowane. Ale jednak tutaj trzeba zdecydowanie zaznaczyć, że te muzea właśnie są muzeami, które w sposób niepełny tą wizję kształtują. One pokazują ten podział swój-obcy. Swój to jest zawsze całe społeczeństwo, a obcy to jest system. W roli systemu w ogóle zawsze, ale to zawsze występuje Jaruzelski w okularach wprowadzający stan wojenny. Ja mówię o polskich muzeach, tak. A innych wrogów, no jest ich niewielu w każdym razie. Z reguły lepiej na tych wystawach wygląda wróg w postaci bezosobowego systemu. To jeszcze Poznań. Wystawy martyrologiczne, o których powiedziałam, to jest drugi typ wystaw, który najczęściej jest organizowany albo w więzieniach, autentycznych przestrzeniach, ewentualnie tak jak w jakichś katowniach UB czy SB, tak, KGB i Stasi, tak. I to są miejsca autentyczne, te wystawy są ograniczone właśnie do podkreślania tych cierpień, które tam były zadawane więźniom. Bardzo, to znaczy właściwie w 100% wygląda to tak. Po prostu tam, gdzie nie ma autentycznych mebli, to jest jakaś rekonstrukcja i w sposób taki charakterystyczny dla wszystkich wizualnych przedstawień i filmów, i muzeów właśnie, tak się przedstawia katownie służb specjalnych. Muzeum Księdza Popiełuszki jest takim tutaj wyjątkowym miejscem, no ale też nie będę o tym za dużo mówić. I teraz tak, ekspozycje nostalgiczne. Ciekawe są z dwóch powodów. Przede wszystkim z tego powodu, jak one wyglądają, proszę zwrócić uwagę, to są najczęściej rekonstrukcje i aranżacje. Obiekty są przynoszone przez samych, to są wystawy, które są również tworzone oddolnie, to znaczy pod wpływem emocji ludzie przynoszą znajdowane na strychach, gdzieś w piwnicach obiekty, które spełniają na tych wystawach funkcję pamiątek, taką rolę. Ale nie to jest w tych muzeach najciekawsze. Najciekawsze jest to, że muzea nostalgiczne idą niejako na przekór tym wizjom heroicznym i martyrologicznym. Te pierwsze całkowicie pomijają życie codzienne. Pomijają to, w jaki sposób ludzie tak naprawdę komunizm pamiętają. A zatem tego codziennego życia na tych heroicznych wystawach brakuje i stąd taki wielki sukces wystaw nostalgicznych. One są najczęściej prywatne. Nie są finansowane przez sponsorów państwowych oczywiście, gdyż ta linia tutaj jest niejako na przekór, tak? Pokazuje, że w komunizmie dało się żyć. Mało tego, że wiele osób ma bardzo miłe wspomnienia związane z tą komunistyczną codziennością. Dlatego te wystawy nostalgiczne, o tak jak na przykład ta w Warszawie, prezentują te przestrzenie całkowicie prywatne, w których po prostu żyliśmy.
Kolejną taką, kolejnym takim, o to jest też wszyscy, to znaczy wszyscy, niektórzy pamiętają, to również bardzo podobnie w całej Europie Środkowo-Wschodniej wystawy nostalgiczne wyglądają. Jedyny w ogóle przykład polski, ja przynajmniej nie znalazłam nic podobnego w całej Europie Środkowo-Wschodniej, Muzeum PGR-u. Muzeum PGR-u w Bole Gorzynie, do którego 2 dni trzeba jechać, żeby dojechać, bo to jest naprawdę całkowicie zapomniana miejscowość. W chwili obecnej bardzo znana z tego, że przestała istnieć. Jest to mianowicie gmina Ostrowice, która tak była zadłużona, że została zlikwidowana. Tam właśnie powstało Muzeum PGR-u, gdyż ta gmina właściwie PGR-em stała. No, bez PGR-u została, nic tam nie zostało, ludzie wyjechali, tylko takie po-PGR-owskie bloki. Zajęłam się w swojej pracy również pomnikami. Dlaczego? Dlatego, że pomniki jako pozostałości po komunizmie, te komunistyczne pomniki mają swoje trzecie życie. Z reguły mówi się o pomnikach, o 2 okresach biografii pomnika. Pierwszy okres to jest od idei, że jakiś pomnik powinien powstać, aż po jego wzniesienie i odsłonięcie. I drugi okres to jest okres, kiedy ten pomnik jest już odsłonięty i trwa. Tak? Ludzie mają z nim związane jakieś emocje, albo nie, albo po prostu nie zwracają na niego uwagi. Tymczasem odkryłam nagle, że pomniki pokomunistyczne mają trzecie życie. Z reguły zostały zniszczone albo zdemontowane i przez pewien okres czasu znajdowały się na różnych śmietnikach, ewentualnie szły na złom albo były wstydliwie gdzieś ukrywane, a teraz znalazły swoje miejsce albo w muzeach, albo w parkach pomników, gdzie reprezentują komunizm jeszcze raz. To jest, nazwałam to powtórną reprezentacją komunizmu, bardzo ciekawe zjawisko, życie pokomunistycznych pomników. Nie mam niestety teraz czasu o tym mówić, bo widzę, że się już rozkręcam. Muzeum Komunizmu w Pradze, a to nasza kozłówka wszystkich studentów, jeśli nie byli, zachęcam do odwiedzin kozłówki, szczególnie tej socrealistycznej galerii, gdzie znajdują się pomniki i znajdują się obrazy. Kolejnym takim wspólnym dla wszystkich krajów byłych demokracji ludowych elementem jest postępujące zapominanie. Zapominanie o komunizmie, o tych fragmentach, elementach komunizmu, które nie służą tworzeniu nowych tożsamości. Bardzo rzadko się też mówi w literaturze, że to zapominanie jest naturalne, a pamiętanie wymaga odpowiednich narzędzi. To nie pamiętanie jest dla człowieka naturalne, tylko zapominanie. I to postępujące zapominanie staje się konstytutywne dla formowania się nowej postkomunistycznej tożsamości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Już niedługo będę kończyć. Kolejna sprawa to pragnienie oddzielenia się od niepożądanego dziedzictwa. Komunizm stał się dziedzictwem niepożądanym. W związku z tym zamknięcie go w muzeum jest taką najbardziej powszechną strategią oddzielenia się od tego dziedzictwa. No, nie za bardzo można zapomnieć o tych wielu latach historii każdego kraju, ale zamknięcie go w muzeum powoduje, że to jest już historia bezpieczna. Jak to świetnie powiedziała jedna z badaczek, ta historia jest nasza, ale nie z nami. My już z nią nie mamy nic wspólnego. Oczywiście w jakiś tam sposób pamiętamy o niej, ale chcemy ją zepchnąć. Muzea tutaj funkcjonują jako takie w jakiś sposób miejsca, które spychają tą historię w niebyt. Skoro już są upamiętnione, okej, to my nie musimy już pamiętać. To jest również taki element wspólny. To, co na koniec chciałam już właściwie powiedzieć, bo już jest czas na to, żeby rozpocząć dyskusję. Ja wiem, że tutaj niektórzy moi paneliści nie będą chcieli się ze mną zgodzić, ale dlatego tutaj jesteśmy. To, co jeszcze chciałabym powiedzieć, to sprawa genderowa, która mi się tak po prostu w pewnym momencie objawiła. We wszystkich muzeach komunizmu to mężczyźni należą do tej sfery publicznej.
to oni byli bojownikami, to oni byli liderami strajków, tak? To oni brali w swoje ręce walkę o wolność, a kobiety, tutaj na pewno Iza będzie mogła powiedzieć coś na ten temat, które faktycznie również brały w tym udział, są zepchnięte do tego życia domowego. One funkcjonują tylko w muzeach nostalgicznych, mało tego, jako manekiny w kuchni i w sypialni. Tylko w takiej formie w muzeach komunizmu funkcjonują kobiety. No musiało mi się to w pewnym momencie rzucić w oczy. W chwili obecnej, jednym słowem, mamy do czynienia z taką pamięcią, którą nazywa się w literaturze pamięć wielokierunkowa. To znaczy w dyskursie sfery publicznej funkcjonuje wiele pamięci o komunizmie. Ta oficjalna, właśnie heroiczna i martyrologiczna, i ta nieoficjalna, oddolna, która ma bardzo silne elementy nostalgiczne. One się nie wykluczają, pomimo że decydenci naprawdę tak bardzo się boją tych nostalgicznych pamięci, one się nie wykluczają, one się po prostu uzupełniają. I tak to funkcjonuje i taka jest główny wniosek, główna konkluzja mojej pracy, razem z tą konkluzją właśnie, że muzea to są instytucje niebezpieczne i należy na nie uważać. Trzeba do nich chodzić z pełną świadomością tego, co chcą nam przekazać, co chcą zrobić z naszą pamięcią zbiorową, i umiejętność czytania wystaw jest taką umiejętnością, która nam wszystkim bardzo może posłużyć. To znaczy, ja uważam, że jednak bardzo cenna jest ta świadomość i to, żeby nie dać się manipulować przez kogokolwiek i jakąkolwiek instytucję państwową. Dlatego jeśli będziemy umieć rozszyfrowywać wystawy i te mity, to będziemy tutaj wolni od tej manipulacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja na razie tyle. Oczywiście będę odpowiadać na pytania. Wydaje mi się, nie. Rafał, ty masz prowadzić dalszy ciąg. Tak. Voilà. Dobrze, bardzo dziękuję. To ja powiem kilka zdań na początek prostych, może banalnych, ale z uznaniem. Po pierwsze, dla prowadzenia badań międzynarodowych w sytuacji, w której Ania postawiła tezę, a mianowicie, że z jednej strony muzea czy muzeifikacja komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej to jest zabieg co najmniej perswazyjny, a przede wszystkim manipulacyjny, że jest to realizacja, czy da się to, i to właśnie zrobiła, analizować z punktu widzenia władzy i wiedzy, ale nie wyłącznie w tym fukotowskim porządku. I że sięgając do muzeów również poza Polską, a więc tych, które trochę pozostają poza doświadczeniem większości, jakby poszerzyła, ale też pogłębiła perspektywę tego, czym jest wystawianie przeszłości komunistycznej w środkowo-wschodnioeuropejskich muzeach, żeby nie tłumaczyć się z tego dookreślenia terytorialnego i historycznego. Więc to ogromne uznanie, bo to zmienia trochę perspektywę. Powiedziałabym nawet, że tam, gdzie napięcie między aktorem politycznym, państwem, ministerstwem, a obywatelami, historykami, kuratorami wystaw, autorami scenariuszy i autorkami jest przeogromne, to możemy sobie spokojnie powiedzieć, to nie jest polska specyfika. To jest coś, co dzieje się w całej Europie Środkowo-Wschodniej w różnym czasie, w zasadzie jednak poczynając od lat 2000, kiedy razem ze zmianą ustroju pojawiły się też na przykład pieniądze i pojawiły się ambicje, żeby coś z tym dziedzictwem czy brzemieniem komunizmu zrobić. I oczywiście tutaj bardzo ważnym aktorem jest państwo i agendy rządowe, więc to tyle.
Drugie bardzo ważne zdanie, mam nadzieję niebanalne, to jest uznanie dla metodologii tej pracy, rzeczywiście dla niezwykle precyzyjnego języka, dla kategorii, które następnie Ania operacjonalizuje, one cały czas pracują w analizie, w interpretacji. Trzecie to jest zbudowanie ponownie, bo niektórzy to robią z nas, ale nie wszyscy, jakby teorii dla poprowadzenia badań, a więc wybór metod, wybór technik badawczych, które pozwoliły nie analizować na przykład wyłącznie treści dokumentów, ale pozwoliły Ani na to, żeby to się odbyło za pomocą badań terenowych, co z kolei sprzyja analizie wizualnej, która tutaj jest bardzo, bardzo żywa i obecna. I teraz na kilka rzeczy zwróciłam uwagę i kilka pytań miałam dla ciebie, Aniu, ale do każdej dwa słowa komentarza. Otóż tam, gdzie mowa jest o muzach martyrologicznych, tak, i tam, gdzie mowa jest o tych muzach heroicznych, z takimi mamy do czynienia właściwie we wszystkich już w tej chwili krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Istotnie mamy do czynienia z postępującym procesem budowania muzeów tożsamościowych, dla których ideą fix jest kategoria narodu. Czasem obywatelskiego, znacznie częściej etnicznego. Ania już o tym powiedziała, ta konstrukcja polega na tym, że nieliczni, heroiczni, także ci, których naród skazał na to, żeby poszli do boju i byli ofiarami, które zwyciężyły, konstruują obraz, w którym większość, zdecydowana większość, nie tylko świadków komunizmu, ale jest nas stosunkowo dużo, powiedzmy szczerze, tak? To nie jest 50 lat, żebyśmy mogli powiedzieć, że większość nie pamięta albo większość nie doświadczyła, o może tak, większość doświadczyła. Większość z nas w tej wspólnocie przejrzeć się nie może w muzeach i to jest doświadczenie, wyjątkiem może jest Muzeum Poznańskie na przykład, gdzie przejrzą się robotnicy. Z kolei ci z Cegielskiego brałam udział w projekcie Teatru Ósmego Dnia, nie bardzo się przeglądają, bo po prostu nie ma już Cegielskiego i nie ma robotników, czyli też niespecjalnie to tak działa. W każdym razie jest to, żeby skonkludować, jest to bardzo daleko posunięte wykluczenie większości tych, którzy byli aktorami historycznymi czy aktorami społecznymi w okresie komunizmu i którzy teraz zależnie od tego, w jakich rolach się odnaleźli przez kolejne 30 lat, albo w tych wystawach odnajdują ten akcept tożsamościowy, znaczy albo ja utożsamiam się, jestem, oglądam tą wystawę i to jest kwestia wielu oglądających, albo oglądam wystawę grupy, wspólnoty, społeczności, dla której mam ogromny szacunek, ale to nie jest moja wspólnota. I to jest jedna strona medalu, a druga, Aniu, powiedziałaś o muzeach nostalgicznych i o tym, że one są znacznie bardziej oddolne, że one odnoszą się do codzienności. Są moim zdaniem, oprócz wielu niebezpieczeństw, jakie ze sobą niosą, są one moim zdaniem próbą konstruowania opowieści ludowej. Tak? Czyli próbą odnalezienia się tych wszystkich, większości, która, w tym kobiet również, która w okresie komunizmu istotnie nie była ani ofiarami w dosłownym znaczeniu tego słowa, nie odnajdzie się w micie ofiary i zwycięskiej ofiary, ani też nie była heroiczna. Natomiast na przykład była lojalna, na przykład była przyzwoita, na przykład była pomocna, na przykład była sprawcza. Cechą środkowo-wschodnich Europejczyków jest na przykład familizm, tak? Czyli te małe wspólnoty, które wspierały się w opresji komunistycznej i te małe wspólnoty, które nie najgorzej sobie rodziły także w czasach koniunktury. Więc moje pytanie na tym etapie jakby jest takie, i w jaki sposób, odnaleźć albo włączyć wykluczonych z tych ekspozycji muzealnych, które ty obserwowałaś, które analizowałaś,
teraz lub na przyszłość, jeśli mielibyśmy rzeczywiście powiedzieć albo uznać, że tak, uporaliśmy się z komunizmem na każdym polu. To była twoja hipoteza pierwsza, która okazała się przedwczesna ze względu na to, jak te polityki muzealne działają w różnych częściach Europy Środkowo-Wschodniej. Może ja odpowiem od razu, Rafale, jeśli pozwolisz. Przecież prowadzę. Przede wszystkim tak, bardzo wiele osób wbrew pozorom odnajduje się w tych wystawach heroicznych, bo one są miłe, one potrafią tak podłechtać naszą świadomość, naszą pamięć, w jaki sposób one się odnajdują. Bardzo często te wystawy heroiczne przekazują taką informację, że opozycja działała w imieniu społeczeństwa, co również jest nieprawdą, ale działała, że to, co ta walka opozycji była związana z poparciem całych społeczeństw. I w ten sposób mogą się niektórzy tutaj faktycznie odnaleźć, dlatego że, tak jak mówię, chętnie zapominamy o tym, jak to faktycznie wyglądało, prawda? Ale oczywiście ja jestem za tym, żeby przede wszystkim przeprowadzić pogłębione badania publiczności. Szczególnie tak jak zrobiło Muzeum II Wojny, zanim otworzyło swoją ekspozycję. I zapytać się ludzi, co jest w takiej ekspozycji dla nich najważniejsze, co oni by chcieli tam widzieć. Podobne badania zrobiło Muzeum PRL-u w Nowej Hucie, już zresztą nieistniejące, tam to będzie Muzeum Nowej Huty, ale na bardzo wąskiej grupie. Ale co się okazało? Że spośród 200 osób, tak naprawdę chyba tylko 5 osób odpowiedziało, że w muzeum komunizmu powinno się znaleźć cokolwiek na temat opozycji. A zatem to życie codzienne było pierwszym elementem, które wspomniano, pożądanym najbardziej. W związku z tym nie ma innego wyjścia, jak włączyć w te wystawy życie codzienne. To nie jest wbrew pozorom takie trudne, tylko oczywiście trzeba chcieć. Z tego co wiem, w Muzeum Historii Polski, bo rozmawiałam już na ten temat z dyrektorem, no ale jest to tajemnica, no ale będzie cały fragment poświęcony już życiu codziennemu. Ale to jak to będzie wyglądało, jest tajemnicą i właśnie w komunizmie będzie ten fragment, który będzie mówił, jak ludzie żyli, jak sobie radzili albo sobie nie radzili właśnie z tym życiem codziennym w epoce. Oczywiście i tak z przewagą elementów heroicznych. Ale zdecydowanie to musi być. Ja w muzeach nostalgicznych przeglądałam, zawsze są księgi gości. Tam w ogóle nie ma negatywnych opinii. Tam jest napisane, że to jest wspaniałe doświadczenie przenieść się w czasie i być jeszcze raz młodym. A zatem no, po prostu nie wyobrażam sobie tego, żeby te muzea w jakiś sposób wykluczyły ten gigantyczny przecież element ze swoich wystaw. Bo muzea są zmienne, jak wiemy. Wystawy można zmieniać i wystawy powinny być poddawane ewaluacji już po tym, jak powstają. To znaczy po obejrzeniu nie tylko przed, ale po. Publiczność powinna zostać zapytana o to, co się podobało, co nie, czego brakuje, co jest niezrozumiałe i tak dalej. I wystawy powinny być poddane ewaluacji. Tak. Mogę się wtrącić? Nie, mówiliśmy się, że nie będzie prowadzenia i że po prostu będziemy ze sobą dyskutować. Dużo dobrego zostało powiedziane o książce. Ja mogę tylko potwierdzić. Miałem przyjemność być jednym z pierwszych czytelników jeszcze maszynopisu. Teraz już książki i po prostu polecam. Jak można myśleć, jak można opisywać przedstawienia w muzeach pokazywane. Bo muzeum to nie tylko wystawa. Ciebie nie interesowało życie muzeum, to co ono robi wokół. Ciebie interesowały tak naprawdę wystawy muzealne. Ciebie tak naprawdę wystawy muzealne interesowały. I teraz zacznę od tego, że z jednej strony dobrze jest przeprowadzić badania. Ja w przeciwieństwie do was nie jestem metodologiem czy
też teoretykiem, a jestem praktykiem i będę raczej w tym polu się poruszał, co może być moją słabością, ale miejscami też może być grać jakby na moją korzyść. Zacznijmy od tego, jeżeli się pytamy widzów, co chcą zobaczyć przyszłych widzów w muzeum, to musimy się liczyć z tym, że pytamy konsumenta, który najchętniej chce dostać cukierki albo alkohol, to w zależności od kogo zapytamy, prawda, i od przedziału wiekowego. No i proszę Państwa, pytając się o to, co chcą Polacy zobaczyć, mieszkańcy Polscy zobaczyć w Muzeum II Wojny Światowej, dowiadywałem się, że chcą zobaczyć, jak Polacy wygrali II Wojnę Światową. Najwięksi bohaterzy II Wojny Światowej to Polacy, największe ofiary II Wojny Światowej to Polacy. Jakby taki bardzo pozytywny obraz własny. I gdybym miał robić takie muzeum, to ja dziękuję, nie chcę. Drugi element istotny to, i tutaj akurat to wyszło z badań i to staraliśmy się robić, i to też potwierdza, że ta książka, ważne jest moje doświadczenie, czyli nie wielka historia, ale mała historia mojego miejsca, czy też ludzi takich jak ja. Chcemy słuchać nie o bohaterach, ale o ludziach takich jak ja. Tak przynajmniej deklarują respondenci. Trzeci element to jest, trzeba wiedzieć, jak powstaje wystawa. Oczywiście tam się robi konkurs itp. itd. Śmiem twierdzić, że większość wystaw robiona jest nie przez miasta czy też zamawiających, tylko przez firmy, które zgłaszają się do konkursu, i one są robione przez te firmy od A do Z, łącznie z podpisami. Tak, ktoś to zatwierdza, ale to jest na zasadzie takiej, nie wszędzie, ale w zdecydowanej większości, że firma próbuje odgadnąć zamiary zamawiającego. Najczęściej chce być świętsza od papieża. W związku z tym bardzo jednoznacznie pewne rzeczy pokazuje. A ponieważ zamawiający to jest prezydent miasta, radni, minister kultury najczęściej nie jest potem na żadnym zebraniu i nie on zatwierdza, on tylko płaci. I tam trzech historyków. Wszyscy ci ludzie myślą słowem. Przychodzi kilka osób, ładnie ubrane panie i alternatywni panowie, bo tak wyglądają te firmy. I oni komputer, światła, wymiary, dotyki. Super, chcemy to. To rynek, po prostu rynek w tym momencie działa. I oni już potem się boją, bo mają przed sobą tych takich ludzi nowoczesnych, którzy wiedzą, ci ludzie nowocześni zrobią im tą tradycyjną ich historię w sposób atrakcyjny. To jest takie jest pierwsze wrażenie zamawiającego częstokroć. Więc co próbuję powiedzieć, że przynajmniej w części przypadków, w dużej części przypadków, to nie jest tak, że zamawiający miał pomysł, on miał hasło. Ale pomysł, opakowanie, to robi ta firma, która w pierwszych dwóch, trzech miesiącach po zamówieniu bombarduje nowoczesnością, bombarduje tymi pomysłami tego biednego płatnika. Oni mają zresztą ten dział marketingowy, te 3-4 istniejące filmy bardzo dobrze zorganizowane. Ten pierwszy kontakt z klientem jest perfekcyjny. Krótko mówiąc, jeśli nie ma po drugiej stronie
kogoś, kto patrzy cały czas na ręce, to dostajemy, i tutaj przechodzę do drugiej rzeczy, nie tyle opowieść profesjonalnych historyków, cokolwiek by to nie oznaczało, co pod hasłem miejsce kultury dostajemy miejsce rozrywki. Ja wiem, że dziwnie to brzmi, że Muzeum Komunizmu może być miejscem rozrywki, ale idziemy do muzeum dzisiaj na pewne przedstawienie, które trwa od godziny do dwóch, po to, aby doświadczyć wysokiej kultury, prawdziwej nauki, a otrzymujemy przedstawienie. Powiedz mi, kiedy będę mogła się już... Już. Jeszcze tylko jedna rzecz, żeby się już mogła nie zgadzać. Nieprawda, że nie ma muzeum pokazującego komunizm jako projekt modernistyczny. Byłem w Mińsku. A, przepraszam. Jest. Nowocześnie zrobione muzeum, naprawdę wystawa sprzed 2 lat, bardzo przekonujące, ze wszystkimi gadżetami, monitorkami, prawda. Jest naprawdę po amerykańsku sprzedany komunizm. Tak, ja wykluczyłam Białoruś ze swoich badań, jako że nie jest to z mojej perspektywy kraj po 30 lat po komunizmie, tylko niejako w trakcie trwania projektu. Tak, no i trzeba by było właśnie jako muzeum na wolnym powietrzu. Także tu racja, ale tak jak mówię, Białoruś nie była tematem moich badań. Nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś wcześniej, tak do końca oczywiście, bo ja rozumiem, że firmy zajmują się wizualną stroną wystaw, ale to nie jest tak, że ktoś zamawia, potem wpada firma i robi tak jak chce. To jest zupełnie nie... Wiem, jak powstawała na przykład wystawa Galeria Zagłady w Muzeum POLIN i wiem, że to są oczywiście cały czas kompromisy, ale jeśli chodzi o treść wystawy, to firma nie do końca tutaj jest taką, a przynajmniej nie powinna być, stroną decydującą. To zgoda. Tak, to tak, zgoda. Tak przynajmniej było w Polinie. I dlatego tam w Galerii Zagłady są również fragmenty, które nie do końca się podobają wszystkim, dotyczące i Jedwabnego, i tego, w jaki sposób polskie społeczeństwo na zagładę Żydów reagowało. I nie jest to heroiczna wizja. Także to się da zrobić. Nie zgadzam się fundamentalnie z tym, że, co powiedziałeś, że muzeum przynależy do kultury wysokiej. Otóż nie. Ja czegoś takiego nie powiedziałem. Powiedziałeś. Powiedziałeś przedstawienie i padło określenie kultura wysoka. Obecnie właśnie cały sukces muzeów polega na tym, że te granice pomiędzy kulturą wysoką a niską w ponowoczesności, w kulturze postmodernistycznej... Ja powiedziałem, że udaje, iż jest elementem kultury wysokiej, a dostarcza rozrywkę. Byśmy wiedzieli, z jaką hipotezą dyskutujemy. Dobrze, to przepraszam. W każdym razie to jest właśnie sukces muzeów i to, że powstają w takiej ilości, to jest właśnie związane z tym, że otworzyły się na tak zwaną szeroką publiczność, na każdego. Właśnie poprzez zamazane granice między wysoką i niską kulturą, między edukacją a rozrywką, innym, niż tak? Czyli education i entertainment w jednym. Nie znajduję na edutainment polskiego jakiegoś rozrywka. Dobrego. Edukacja i rozrywka, tak. Także są to oczywiście spektakle wiedzy zaaranżowane, ale tutaj jeszcze jest jedna sprawa, z którą się nie za bardzo mogę zgodzić, bo my mówimy o takich wielkich przedsięwzięciach muzealnych, za którymi idą pieniądze, które pozwolą wynająć tą firmę i zrobić spektakl wiedzy. Ale jest jeszcze cały szereg muzeów, szkoda, że już to zwinięte, bo ja chciałam, jeszcze tam miałam dwa zdjęcia z Belgradu, na przykład historia, muzeum poświęcone historii Jugosławii, gdzie widać, że tych pieniędzy tam jeszcze nie ma, jeszcze jest w starym takim stylu i również stara się wydobywać właśnie te elementy jak najbardziej miłe i sympatyczne. I jest to jedno z niewielu muzeów, zresztą bardzo ciekawe w Belgradzie, które prezentuje tą mocno nostalgiczną wizję, z tym, że związaną właśnie z osobą przywódcy, czyli Tito.
Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo ja bardzo żałuję, że tak się stało. Ktoś te badania powinien również przeprowadzić wcześniej, żeby sprawdzić, co się stało ze wszystkimi ekspozycjami komunizmu powstającymi w trakcie komunizmu. To w ogóle poszło w rozsypkę, tego nie ma, gdzieś znajduje się w magazynach poukrywane i w Belgradzie ta ekspozycja jako jedyna w całej Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze jest. Ona funkcjonuje tam jako tymczasowy magazyn i można zobaczyć, jak wyglądała ekspozycja w trakcie po prostu tego okresu komunizmu. Wszystkie inne przepadły, poszły w rozsypkę, nie ma. Wielka szkoda, bo to by było ciekawe, żeby takie badania też przeprowadzić. I to jest też... Moja książka nie jest książką, która daje jakieś ostateczne odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że ona łapie moment, właśnie to 30 lat po transformacji. Te ekspozycje się zmienią, ale za 50 lat ona będzie źródłem dla kogoś, kto będzie badał, jak to wyglądało, prawda, 30 lat po transformacji. Ty dajesz kategorie i to jest bardzo fajne. Twoje kategorie są interesujące. Tak. A ja chciałam się zapytać, Rafale, ciebie, bo ty zajmujesz się Europą Środkowo-Wschodnią w sposób bardziej dogłębny historycznie niż ja, gdyż nie tylko wystawy cię interesują, ale również i historia tego terenu. Skąd, jakbyś wytłumaczył właśnie to dążenie do tych tożsamościowych, do budowania tych tożsamościowych instytucji? Czy jest jakiś problem z tożsamością w tych krajach? Czy chodzi o zaprezentowanie się światu w jakiś sposób zachodniemu, odpowiedni? Tak. Znaczy, no. Zatem przemocowa mocno kategoria jednak, nie? Jednak jest. Nie jest. To zależy. Wszystko to zależy, bo porównywanie Estonii z Czechami lub Słowacją jest problemem. Jeżeli mówimy o Czesi, swoje Muzeum Narodowe itp. otworzyli gdzieś tam w roku 18, 19, 20 wieku i nie musieli robić tego po raz drugi czy trzeci, tylko coś tam uzupełniali. Państwa bałtyckie nie miały, powołały parlamenty, teatry, akurat wielkich muzeów narodowych nie powołały i w tej chwili to nadganiają, bo czym jest dziś europejskie państwo? Oprócz terytorium, ludności, to skodyfikowanego języka, mamy też teatr, muzeum narodowe. Co tam jeszcze potrzebujemy oprócz parlamentu i Sądu Najwyższego? Już nawet nie potrzebujemy waluty, więc tym ważniejsze jest to muzeum. Ale proszę zauważyć, szkolnictwo, literatura to jasne, ale jako symbol to muzeum narodowe i Muzeum Komunizmu jako najważniejszego doświadczenia w XX wieku dla bardzo wielkiej części państw i społeczeństw tego regionu jest rzecz centralna, to jest rzecz niezwykle istotna, ale to nie jest tylko Środkowa Europa. Muzeum Historii Niemiec kiedy powstało? Powstało po zjednoczeniu. W tej chwili myśli się o jakichś wielkich francuskich instytucjach, muzealnych, które mają pokazać wielkość Nowej Francji. Wydaje się, że my jesteśmy w ogóle w takim momencie historycznym, że się przedefiniowujemy tożsamość i te muzea są najprostszą z punktu widzenia instytucji władzy metodą, by pokazać, coś robimy w tym kierunku. To jest to. A jednocześnie te muzea, które to już powstały i które coś ciekawego zrobiły na początku, widzą, że coś się zmienia w społeczeństwie i na to reagują. Powiedziałaś, że muzeum okupacji w Rydze nie istnieje, a muzeum znowu w Tallinie zmieniło nie tylko wystawę, ale zmieniło nazwę. I z Muzeum Okupacji
które było wybitnie, wystawa była wybitnie skierowana w tył, w przeszłość, stało się Muzeum Okupacji i Wolności i w 2/3 jest skierowane na teraźniejszość i przyszłość. To jest jeden z ciekawszych jakby historii, która wydarzyła się w naszej części Europy z samymi muzeami. Ale odpowiadając na twoje pytanie, czy coś jest nie tak z naszą pewnością siebie, z naszym odczuwaniem siebie, z pewnością w tej części Europy, jeśli uznamy, że u nas jest coś nie tak, to w większej części Europy jest coś nie tak. Znaczy, chyba znowu pytamy siebie, kim jesteśmy. I to efekt tego. Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale przynajmniej próbowałem. Tak? To nie sposób mi się nie zgodzić, bo to jest, powiedziałeś to na tyle ogólnie, a zarazem precyzyjnie, że to zapewne jest argument za tym, że może nie jest niedobrze z tożsamością, ale pytania dotyczące tożsamości, tego kim jesteśmy, są ostatecznie pytaniami, które może wszyscy podzielamy, tak? I może to jest ostatnie, co podzielamy wszyscy, to znaczy co jakiś czas jako wspólnoty, mniejsze, większe i jednostki, takie pytanie sobie zadajemy. Jak przybywa doświadczeń życiowych, historycznych i wszelkich innych, to oczywiście jest to naturalna kolej rzeczy, ale dorzucę i wcale nie mając poczucia, że mam rację, dorzucę jeszcze taki wątek. Te muzea komunizmu, co do nazwy których też trzeba by dyskutować, bo co to jest Muzeum Komunizmu, Muzeum Antykomunizmu, Muzeum Ofiar Komunizmu, to jest strasznie ważne ostatecznie propagandowo, tak? Jeśli ktoś się zabiera, a wszyscy zabierają się za tworzenie takich instytucji, to one też na ogół wyrażają się, czy strategicznie są muzeami narracyjnymi, zmediatyzowanymi, muzeami nowoczesnymi, takich ich oczekujemy, o takich Ania bardzo często piszesz, wskazując zresztą, używając terminologii muzeologicznej, wskazując na ich teatralność, na ich performatywność, na moc tej strategii, tego języka, tej metody, tej formy przemawiania do publiczności, o której nadal niewiele wiemy. Ale bardzo dużo wiemy o tym języku, tak? Dla mnie on jest oczywiście interesujący z punktu widzenia teorii teatru, praktyki teatralnej, praktyki widowiskowej i praktyki performatywnej, żeby ująć wszystkie te formy od rytuału, tak, po inscenizację. I zresztą dygresyjnie czasem mam pretensje, że jak ktoś pisze o muzeach i narracyjnych i mówi inscenizacja, inscenizowane, teatralizowane, rytualizowane, egzorcyzmowane, to całej tej teorii teatralnej z kolei i tego, że na przykład teatr się zmienił, widowisko się zmieniło, nie bierze pod uwagę, ale nie o tym teraz chciałam powiedzieć, tylko o tym, że w socjologii Giddens postawił taką tezę, że społeczeństwo modernistyczne jest społeczeństwem świadomym performatywnie. Twierdzę, że nie i Ania też to udowodniła, to znaczy, że my się dajemy oszukać, mówię my o dzieciakach, mówię o dorosłych ludziach, dajemy się nabrać też na tę strategię widowiskową, teatralną, też dlatego, że chcemy, powiedzmy szczerze, tak? Istotą rzeczy jest pakt o niekwestionowaniu świata przedstawionego. Teatr, muzeum, jego teatralizacja wystawy jest po to, żeby ja zapomniała, jak nie odczuwała w żaden sposób, nie rozumowała, jaka jest różnica między ekspozycją, kompozycją, oddziaływaniem na zmysły, a tym, co ja wiem historycznie, czego oczekuję, co jest wiedzą. Znaczy ja w ogóle zakładam, że na przykład nie ma czegoś takiego jak inscenizacja wiedzy, tak? Można operować obiektem i tak dalej, natomiast z wiedzą niewiele to ma wspólnego, chyba że ja już przyjdę gotowa z tą wiedzą, to ja sobie wtedy z tą inscenizacją rozumianą, tak bardzo po nowocześnie nawet, tak jak to robi Patrice Pavir, rozumiała. I zmierzając do tego, bo to jest trochę tak, że nie tylko pytanie o to, kim jesteśmy, ale fascynacja tym narzędziem, które mamy w ręku, czy tą strategią, co do której, to jest moja teza, akurat zarządzający tożsamością i polityką wizualną i muzeum doskonale wiedzą, jak jej użyć, tak?
bo to jest 100 lat praktykowania i reflektowania się, co to jest perswazja, co to jest propaganda, jakie środki przekazu działają, jak my na to reagujemy. Ktoś to wie, nie wszyscy wiemy, tak? Ale ktoś to wie. I wracając do tego, co Ania powiedziała, mianowicie, że bardzo dużo z nas odnajduje się w tych ekspozycjach, czy muzeach, czy wystawach heroicznych, tak, i martyrologicznych, to ja chcę powiedzieć tak, ale kiedy patrzę społecznie na to, jak to transformuje, tak, czy performuje społecznie, to ludzie się odnajdują nie w historii heroicznej, tylko w spektaklu o heroizmie, w symbolice i na ulicach, w marszach. Tam nie ma żadnego heroizmu czy szacunku dla heroizmu, tylko jest bluza z symboliką, którą mogę sobie kupić w sklepiku obok, tak? Albo tam wyrezać po prostu, wypryskać sprayem. Innymi słowy, to też nie jest, czy ja nie mam poczucia, to jest też może pytanie, nie wiem, do Państwa, nie mam poczucia, że to jest identyfikacja ze wspólnotą i jej trudnym doświadczeniem i jej bohaterami i bohaterkami, tylko to jest identyfikacja ze spektaklem na temat tego doświadczenia. Ale tego się strasznie boję, tak? Ale ty uważasz najwyraźniej, że ludzie te dwa poziomy rozróżniają. Nie, ja nie właśnie twierdzę, że nie. Nie rozróżniają, więc... W związku z tym, dobrze, ale ja tak. Tak? Okej. W związku z tym się martwię. I nie dlatego, że jestem taka mądra, tylko to jest też kwestia pewnej wrażliwości. Nie jakby nieświadomości, jak Giddens mówił, performatywnej, tylko na przykład wrażliwości performatywnej, tak? Że bierzemy za heroiczne, czy bierzemy za przeszłość to, co jest jej kostiumem, tak? Tak to nazwę, rekwizytem. I niczym innym nigdy nie było. I to znajdujemy w muzeum po prostu w zakresie nigdy wcześniej niespotykanym. W nudnym muzeum, które operuje artefaktami. W Poznaniu jest takie muzeum, historii miasta Poznania. Bo powinno zostać opieczętowane. Muzeum w muzeum. Prawie nie ma prób inscenizowania czegokolwiek, tak? Ale w Muzeum Poznańskiego Czerwca już jest, to jest zrobione ze smakiem i tak dalej, ale to jest perswazyjne, manipulujące. I wychodzi się stamtąd też z określoną pamiątką. Na przykład wszyscy dostajemy znaczki z roku wzniesienia pomnika Poznańskiego Czerwca, które znaleziono pod pomnikiem schowane przez Solidarność, takie na kapselku. Już tak? Sama nazwa muzeum jest głęboko perswazyjna, tak. Bo naprawdę przez kilkanaście lat po wydarzeniach poznańskich nikt nie mówił powstanie. Teraz to już jest powstanie. Natomiast Ania, mnóstwo piszesz też o autentyczności, tak? I o tym, co się dzieje ciekawego na marginesie tych spektakli, czyli na przykład obiektami oryginalnymi, rzeczami, przedmiotami, tak? No tak, artefaktami, którego to pojęcie właściwie prawie się już nie używa. Nie? One gdzieś są. Obiekty wracają. Obiekty wracają po bardzo krótkim okresie, kiedy zostały niejako całkowicie wypchnięte poza wystawy i próbowano je tą multimedialnością i nowymi technologiami zastąpić. Teraz ku mojej uciesze obiekty wracają. Muzeum Miasta Warszawy jest też całkowicie obiektowe. Także to muzeum wraca niejako tutaj do swoich korzeni i do swojej tożsamości. Ja jednak chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, zanim publiczność w końcu dopuścimy do głosu, że jednak mimo wszystko muzeum nie może iść całkowicie na przekór temu, co społeczeństwo o danym zjawisku historycznym, danym procesie myśli. I Bułgaria jest tutaj wyjątkowo dobrym przykładem. Jest to jedyne miejsce, w którym byłam, gdzie w ogóle nie ma komunizmu w żaden sposób upamiętnionego. Jest przepiękny budynek, willa dawna Rziszkowa, w którym jest Muzeum Narodowe, historyczne Muzeum Narodowe Bułgarii i w którym dochodzimy tylko do momentu, kiedy kończy się ta, jest taki krótki zapis, koniec demokracji, tak? Później nic i wstępowanie Bułgarii do Unii. Ja myślałam, że coś opuściłam, że gdzieś zgubiłam się i rozmawiałam tam z tymi paniami, które powiedziały, że wszystkie obiekty związane z komunizmem znajdują się w magazynach i zasadniczo tego okresu upamiętnionego nie ma. Z czego to wynika? Pamięć o komunizmie w Bułgarii jest bardzo pozytywna w sposób powszechny.
Nie ma jeszcze, historiografia jeszcze nie wypracowała takiego, jakiegoś, takiej narracji, która by godziła tą powszechną, stosunek do Armii Czerwonej też jest bardzo dobry, z tego względu, że jest uznane przez społeczeństwo bułgarskie, że Armia Czerwona tak naprawdę przyniosła i pokój, i w ogóle komunizm zmodernizował państwo. W związku z tym, ponieważ jest to narracja, która taka nieciekawie wygląda, tak, z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej i tych heroiczno-martyrologicznych właśnie muzeów, to na razie stwierdzono, że no nie będzie wystawy. Jest tylko w miejscu, jest Muzeum Żywkowa, które też nie jest żadną wystawą, tylko dary, które on przez całe życie dostawał od różnych zaprzyjaźnionych, prawda, przywódców, są tam zgromadzone, ale też nie w stolicy, tylko w miejscu jego urodzenia. A zatem Bułgaria jeszcze 30 lat po, jeszcze w ogóle nie poradziła sobie w żaden sposób, ani martyrologiczny, ani heroiczny, ani żaden inny właśnie z tą najnowszą przeszłością. Dlatego mówię, że to, co oglądamy w muzeach, no, nie jest to tylko wizja firmy, tak? Powrócę do tego. To musi być w jakiś sposób zgodne z tym, co chciałoby o sobie wiedzieć. Ale akurat firmy doskonale wiedzą, co chcą o sobie wiedzieć społeczeństwa. Chyba lepiej nie niż... Nie tylko firmy, przepraszam, tak? Znaczy decydenci wiedzą doskonale, lepiej co byśmy chcieli historycy. Wiedzieć i nam takie muzea fundują. No to jednak jest tak, że nagle się nie pyta publiczności. Jedna z firm przyszła i powiedzieli, panowie, my możemy zrobić film, my możemy zrobić wszystko, jak chcecie, zrobimy wam coś takiego. Druga wojna światowa to była wielkie jaja. To są po prostu, to jest cytat, pokazuje, dla nich to jest produkt, kropka. Publiczność, tak. Białoruś jest... Gdzie wtedy prawa własności intelektualnej? Jeśli pójdziemy tą drogą... Nie, wtedy pytanie kto jest autorem wystawy, prawda? Bo na to pytanie, w polskim prawie, jeżeli już w tą drogą mamy iść, nie wystawa jest chroniona, ale scenariusz. No tak jak w teatrze. Dokładnie. Żeby nie było wątpliwości, tak jak... nie? Czym innym jest inscenizacja, czym innym jest autor. To jest scenariusz, a nie firmę komercyjną, która... Ale mamy szereg wystaw i to na pewno nie jest POLIN i to na pewno nie jest Muzeum II Wojny Światowej i to najprawdopodobniej nie jest Muzeum Historii Polski, bo te znam, gdzie to firma jest autorem scenariusza. Ale znam szereg muzeów, gdzie tak jest. Nie będę celowo wymieniał, bo nie chcę się narazić na kolejny proces. Także tak. Białoruś jest dokładnie tym samym z pewnej perspektywy, co przypadek, o którym mówiłaś, Bułgarii, bo Białoruś jest wandeą komunizmu. Czyli tam nie ma problemu z kolei z opowiedzeniem o komunizmie, bo Białoruś nie przeskoczyła na Zachód. To jest czas przeszły niedokonany tam jest komunizm, więc... Nie ma żadnego problemu, żeby to połączyć z Kostusiem albo z Kościuszką, czy z Radziwiłami. Od Radziwiłów przez Ponomarienkę do dzisiaj nam panującego Łukaszenki, jest prosta droga i w ogóle nie ma żadnego problemu. Nie ma w związku z tym powodu, żeby robić jakikolwiek przeskok. Natomiast zaczęłaś od tego, że przeszłość to jest obcy kraj. Czy w takim razie muzea to jest sposób na podbicie tego kraju? Chętnie tak. Ale czy my na to pozwolimy, to już jest inna rzecz, ale istnieje w chwili obecnej wiele teorii tych muzeologicznych, takich najnowszych, które mówią o tym, że muzea dzielą się autorytetem z publicznością, że są niejako chętnie udostępniają wystawę dla pomysłów właśnie publiczności i tak dalej. To wszystko jest nieprawda. Muzea w dalszym ciągu jedynym ich celem, najważniejszym ich celem jest utrzymanie kontroli. To jest kontrola nad świadomością historyczną, nad tym, co ludzie myślą i nad tym, z jaką wiedzą wyjdą i z jakimi emocjami. My bardzo ostro krytykujemy,
tutaj sobie te muzea takie, jakimi one są, mówiąc, że one są niekrytyczne. A czy istnieją muzea krytyczne, które moglibyśmy pokazać jako pozytywny przykład? Czy w związku z tym jest alternatywa? Znaczy, wydaje mi się, że dużo łatwiej o muzeum krytyczne, jeśli dotyczy przeszłości bardzo dalekiej, bardzo głębokiej i z którą się już w żaden sposób nikt nie identyfikuje. Tak? Także jeśli szukać muzeum krytycznego, to dotyczącego głębszej przeszłości. Bo mówimy o muzeum historycznym, tak? Ale jeśli chodzi, przeszłość najnowsza jest wrażliwa, bardzo. To jest tak jak dane wrażliwe. My zasadniczo tak, tutaj, to samo? Wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o muzeum krytycznym w przypadku komunizmu. Ale może za 100 lat? Dwugłos. Ja myślę, że tak powoli czas na pytania. Tak, pytania, ale dobrze. Mówimy o pewnej modalności. Tak? Znaczy projekt Muzeum Krytycznego jest znany, natomiast pytanie, czy takie istnieje? Nie. I prawdopodobnie z mojego punktu widzenia nigdy nie będzie istniało. Natomiast my trochę wiemy na temat tego, jak ukrytycznić muzeum, przy tym ukrytycznić wszystkich aktorów decydujących o tym, jakie ono jest, od firmy, przez tego, kto daje pieniądze, przez tego, kto mówi, jaka ma być nasza tożsamość, jak wejdziemy i wyjdziemy z tego miejsca i projektuje, i programuje, i potem bada, i wstawia, i dzieli, i rządzi. Włącznie z nami, którzy tam wchodzimy i którzy badamy te muzea, znaczy moment krytyczny potrzebny jest także mnie, ja muszę zdekonstruować to, co do Państwa mówię i od czasu do czasu mi się udaje, ale przecież nie zawsze, tak? To nie jest możliwe. Nic nie powiedzieli. Tak, natomiast chciałam powiedzieć, i to jest też w Ani książce oczywiście, bo czego nie ma w Ani książce, wszystko jest. Ania bardzo pięknie zadała pytanie w tej części teoretycznej o to, czym są muzea komunizmu i zadawała pytanie, czy to jest odniesienie do pamięci zbiorowej, czy to jest odniesienie do pamięci kulturowej. Czy to jest zastyganie mitu, innymi słowy, czy to jest praca pamięci, tak, że użyję... I że ta pamięć ciągle jest konstruowana, tak zmienia się i tak dalej. No i powiedziała, że w przypadku wielu muzeów komunizmu, zwłaszcza tych heroicznych, raczej to jest konstruowanie mitów, a nie pozwolenie, żeby to buzowało, bulgotało, żebyśmy dyskutowali, żeby pracowało. Teraz wiele muzeów rzeczywiście przedstawia się jako muzea, również Poznańskiego Czerwca, jako muzea partycypacyjne, częściowo partycypacyjne. Chodzi o to, że jako widz z dzieciakami, ze studentami, jakkolwiek idziemy z rodziną i że wnosimy coś do tej wystawy. Tak? Muzeum II wojny światowej można było wysłać, powiedzieć, mam pamiątkę, dostarczyć. Tak? Następnie ktoś w ramach istniejącego scenariusza, scenopisu, zarysu, różne są formy teatralnych dokumentów opisujących końcowy efekt w postaci inscenizacji. Mówi te guziki tak, a tamte nie, bo po prostu albo się nie zmieści, albo nie mam pieniędzy, albo tych jest 50 tysięcy, więc pokażemy dwa. I to jest kwestia tej modalności, tak? To są te momenty krytyczne. Ale też, znowu Ania to napisała, to jest tak, że udajemy. Czyli zamiast mówić, że muzeum jest animacyjne, to mówimy, że jest partycypacyjne. Animacyjne polega na tym, że ja pójdę i tam rzeczywiście coś zrobię, w ramach których ktoś dla mnie stworzył. Ktoś mnie zaanimuje, tak? Ja tam się będę twórczym uczestnikiem i tak dalej. Partycypacyjne polega na tym, że ja tam pójdę i może coś zniszczę i w ramach projektu partycypacyjnego albo coś wykrzyczę, albo zrobię coś zupełnie niespodziewanego, albo włączę wątek, którego wcześniej nie było, punkt widzenia, na który z przyczyn politycznych, ideologicznych nikt sobie nie chce pozwolić, a ja to zrobię i powie tak, to na tym polega partycypacja, tak? Jest z badań naszych nad kobietami, i już kończę, Bernadette Jonda, która robiła badania narracyjne wśród kobiet z byłej NRD, spotkała też kobiety, które do muzeum w Bautzen jeździły, jedna na pewno sama z siebie, to jest 2,5 tysiąca przypadków potwierdzonych porwań dzieci w byłej NRD i braku wiadomości rodziców lub kobiet o tym, co się z tymi dziećmi stało. Jedna z tych kobiet w latach 90. i 2000. jeździ co jakiś czas do muzeum i opowiada o tym, że nie ma dziecka, że jej porwali dziecko. Opowiada o innych przypadkach takiego działania.
ona jakoś została już włączona w tą praktykę muzealną, ale te kobiety wywalczyły dzięki temu, że stawały na scenie muzeum, wywalczyły to, że za chwileczkę dokumenty dotyczące wymuszonych adopcji w Niemczech miałyby być zniszczone, również te dotyczące NRD, a one wywalczyły, że te dokumenty w archiwach zostaną, dlatego że część z tych kobiet nadal szuka swoich dzieci, niektóre je znajdują. W związku z tym nie jest to jeden z komunistycznych mitów, tylko wiemy, mamy potwierdzone przypadki odnalezienia tego, tak? To nie jest jeszcze muzeum krytyczne, tak? Ale to jest miejsce, scena wybrana, w której przyjęto inicjatywę z punktu widzenia, chciałabym powiedzieć, publiczności, ale tu w grę wchodzi też świadkini, tak? Myślę, że już czas, jeszcze inny wątek. Myślę, że już czas, byśmy przestali mówić, a otrzymali... Komentarze, pytania, przemyślenia, wszystko przyjmujemy. Też chyba doświadczenia muzealne, bo... Sugestie. Szanowni Państwo, zapraszam. Ja na przykład lubię, jak muzeum uwodzi. Bardzo dużo wątków. Sama praca jest oczywiście wybitna. Jest pracą... Ja jestem w obiektu. Mam to szczęście, że zdążyłem. Weekend udało mi się wywalczyć i przeczytałem. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak zwykle, wielkiej samoświadomości metodologicznej, która towarzyszy temu badaniu. I to wszystko, co było tutaj podkreślane, że ten projekt badawczy jest projektem poprzedzonym głęboką konceptualizacją tego, co ma być badane. I jaki znaleźć język, narzędzia pojęciowe, metody do zmierzenia się z takim ambitnym projektem, który no, trzeba było wykonać, jak widzę, w krótkim okresie czasu, bo co byśmy nie powiedzieli, to jest krótki okres czasu, a faza empiryczna bardzo, bardzo szeroka. Teraz tak. Wiele pytań może być odnoszonych bezpośrednio do tej książki, ale też pojawiły się w toku tej waszej rozmowy pytania szersze, mówiące o tym, jak zmienia się w ogóle kształt samego muzeum i funkcje, które on dzisiaj pełni. Bo z tej funkcji, która można powiedzieć, że u pierwoci zawsze jakaś funkcja poznawcza i badawcza towarzyszyła instytucji muzeum. To potem był nacisk na funkcję wychowawczą, edukacyjną, a dzisiaj ta funkcja dostarczania pewnej rozrywki, pewnego spektaklu stała się dominująca. I można powiedzieć, że nastąpiła komercjalizacja tej instytucji, bo bardzo często, popatrzmy sobie po gigantycznych sukcesach niektórych muzeum, komercyjnych sukcesach, one budują pewne spektakle i zarządzają dosyć dużym budżetem, który przynoszą widzowie. Ci, którzy, prawda, ustawiają się w wielkich kolejkach i rzeczywiście korzystają z tego muzeum. To zmienia zupełnie punkt widzenia, bo ta komercjalizacja wiedzy historycznej powoduje, że ta wiedza z funkcji swojej poznawczej, ta funkcja poznawcza jest w tej momencie wtórna bardzo często, prawda? A czasem może być tak, jak tutaj profesor Wnuk mówił, że czasem to te firmy, które odpowiadają za wizualizację, one dominują w dużej mierze i pokazują tak fajne zabawki, że my jesteśmy również jako historycy patrzący na te zabawki, no, urzeczeni, że oto można coś takiego zrobić, bo do tej pory posługiwaliśmy się prostą narracją, prawda? No, tekstem. A tu okazuje się, że całe doświadczenie audiowizualne, a weszliśmy w taką epokę, że to doświadczenie audiowizualne jest dominujące, ono jest w ogóle pierwotne. Teza Piotra jest wielokrotnie udowadniana i dzisiaj potwierdzona, że doświadczenie audiowizualne jest pierwotne w stosunku do doświadczenia językowego, tekstualnego jako takiego. I dzisiaj oddziałuje się przede wszystkim emocjami.
I teraz pytanie jest takie, bo kiedy mówimy o muzealizacji komunizmu, czy muzeifikacji czasami, nie wiemy, który lepszy jest termin dla mnie, prawda, bo czasami to jest również deifikacja w tym sensie, że ten komunizm, w jakiej roli on jest pokazywany, kiedy on nagle staje się tym, że z czegoś, co było naszą rzeczywistością, przechodzi, jakby powiedział Pomian, do świata już niewidzialnego i z użytecznej staje się semiforem. Bo to widać wyraźnie na tych nostalgicznych, prawda? Z jednej strony my jeszcze mamy te mieszkania, te meble stoją, te telewizory stoją, a one już zaczynają funkcjonować tutaj jako semiofory, prawda? Zmienia się ich funkcja zupełnie. I teraz tak, dla mnie jest istotnym problemem takim, na ile my jako historycy w ogóle mamy świadomość tego, że myśmy sobie już poznawczo poradzili z czym jest komunizm, czym on był, na ile on ciągle jest obecny w naszym myśleniu, nie? Na ile ten PRL i komunizm jest obecny i cały czas w naszej rzeczywistości. W myśleniu to jest oczywiste, bo widzimy mnóstwo analogii, prawda? Patrząc na rozmaite rzeczy, że to jest właśnie nasza rzeczywistość ciągle. Tylko trochę w innym kostiumie, prawda? Tak, w innym kostiumie ona nam się objawia. Ale tak naprawdę jest to myślenie cały czas, które zostało ukształtowane w tamtym systemie. I teraz, na ile mamy do czynienia z komercjalizacją tego doświadczenia z jednej strony, częściowo idealizacją, bo jak patrzymy, to rzeczywiście znakomicie rozbroiłaś wszystkie mity, które towarzyszą temu. Bo oczywiście te mity są świetnie w książce pokazywane, jak dla wielu z nas również miło jest, prawda, popatrzeć sobie, że oto jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności, nie, właściwie wszystko, my to zrobili, nie, prawda, my. Wiemy, historycznie wiemy, ile osób w ogóle było aktywnych, cokolwiek robiło, no ale w tym momencie to nie ma znaczenia, jest utożsamienie się, prawda, z czymś takim. Więc dlatego ja powiedziałem, że bardzo często tożsamościowo to funkcjonuje jako alibi. Bardzo często jest to rodzaj alibi, prawda, bo oto konstruuje się pewną narrację, która jest tam obecna i właściwie nic więcej to nie wymaga. Ja się też boję, że przejście do muzealizacji komunizmu jest elementem rozbrajania ciągle istniejącego zagrożenia komunizmem. Bo ja powiem tak, ja ciągle, dla mnie jest to ciągle bardziej ostrzeżenie, prawda? Tak jest. Ciągle on nie ma wartość ma użytkową, a nie tylko semioforu. Jak my zrobimy z tego semioforu, prawda? No to nie ma żadnego, to właściwie, no oczywiście, to nie ma żadnych analogii. A ja ciągle te analogii widzę i ciągle uważam, że my się ciągle z tym problemem mierzymy. I być może ta muzealizacja komunizmu, świadoma jako element polityki, powoduje, że my jesteśmy z tym oswojeni i właściwie co? To zamknięcie takie tak. 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 A w moim przekonaniu właśnie to jest ten element dużego niebezpieczeństwa ciągle. Boję się tego. To tak pierwsza uwaga. I na końcu się odniesiemy. Przede wszystkim, Aniu, ty się odniesiesz. Szanowni Państwo, zapraszam do... Tam, proszę. Tam jest. Znaczy, ja chciałbym zapytać, bo mówili Państwo na początku, że niejako pewną jak siłę sprawczą mają te osoby, które zamawiają tą wystawę, prawda, czy które konstruują to. Ja oczywiście książki nie zdążyłem przeczytać, ale chciałbym się tak zapytać, zastanowić, jak wyglądałoby takie Muzeum Komunizmu w momencie, kiedy, nie wiem, u władzy byliby postkomuniści, prawda, czy ono by było w jakiś sposób, no nie wiem, inaczej przedstawione, prawda, no. I... Gdzie nie, gdzie nie, są nie i tworzą, no to znaczy... Nie byłoby chyba takiego muzeum.
Znaczy, ale... Ale no, pytanie, no, pytanie no, jest no, no. Jakby otwarte. I niejako druga kwestia, bo też, o czym też i pan profesor mówił, że współcześnie muzeum jest jakim troszeczkę przedsiębiorstwem biznesowym, prawda, że no ma zarabiać, pozyskiwać owego widza. I moje pytanie jest takie, i też no, bawiąc, uczyć i tak dalej, prawda? A moje pytanie jest takie, jak delikatna jest ta linia pomiędzy no, tą kulturą wysoką, a tą niską, gdzie sami państwo powiedzieli, że ta granica coraz bardziej się zaciera i czy właśnie ta chęć pozyskiwania, no nie wiem, kolejnych widzów będzie jednak szło ku takiej, no nie wiem jak to nazwać, takiej disneylandyzacji troszeczkę, prawda, żeby być nowoczesnym, prawda, otwartym i pozyskiwać tych widzów i wtedy czy ten przekaz historyczny, ta prawda straci na tym? Ja nie czytałam jeszcze książki, przyznaję się, ale tutaj pan profesor Wnuk zauważył, że tego muzeum w Mińsku tam Ania nie uwzględniała. Chciałam zapytać właśnie, jakie kryteria, jakie kraje wybierałaś, czy właśnie w zależności od tego, kiedy ten komunizm upadł, na przykład jeśli chodzi o Albanię, czy celowo ją pominęłaś, bo dla mnie jedno z najbardziej wstrząsających muzeum, tylko nie wiem, czy ono tak metodologicznie należałoby zaliczyć do Muzeum Komunizmu, to jest Muzeum Terroru, ono się nazywa Muzeum Terroru, ale faktycznie jest to Muzeum Komunizmu w Tiranie, które jest w autentycznym bunkrze i tam nawet zapachy są takie, można powiedzieć, no, oddają ten okres komunizmu. Mogę? Dobrze. Będę pochwalał się, że jestem lepszy od profesora Wnuka, bo najpierwszy przeczytałem książkę, także, ale to tak tytułem wprowadzenia. Natomiast mam dwa komentarze, jedno pytanie właściwie. Jedno do Ani. Aniu, w twoich wypowiedziach bardzo często pojawiało się pojęcie muzeum pokazuje nieprawdę, przedstawia nieprawdę, ależ to jest nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Znaczy no być może trochę przerysowałem to, ale takie się stwierdzenie. Mówiłam o manipulacji tylko. Dobrze, ale nie, dobrze, ale że to jest nieprawda i tak dalej. Znaczy moje pytanie jest takie, czy my oczekujemy od muzeów, żeby przedstawiały, czy pokazały nam prawdę, czy nie? Czego oczekujemy od muzeów, tak? Tutaj analogia, którą poczyniłaś do kina jest o tyle trafna, prawda, że w przypadku filmów na przykład historycznych też bardzo często mamy do czynienia z podobnym problemem, tak? Żołnierze z Powstania Warszawskiego oglądając film Wajdy Kanał na początku byli oburzeni, prawda, że to jest absolutna nieprawda, jak tak można ich pokazywać, ich losy, tak? Z drugiej strony mamy do czynienia z filmem na przykład Ridleya Scotta, Helikopter w ogniu, weterani oglądali film, prawda, z Mogadiszu i uznali, że to jest absolutna prawda, tak było, tak? Znaczy moje pytanie jest takie, jaką prawdę, tak, to muzeum pokazywać i co w tym przypadku, tak, i czy faktycznie prawdę. I druga sprawa to jest, Iza, że tak powiem, otworzyła wrota piekieł swoim stwierdzeniem. Nie chciała. Proszę. Nie chciała. Nie było momentu krytycznego. Chodzi o ten wątek z wiedzą, prawda, że muzea, czy wizualizacja, że widowiska, że one nie mają nic wspólnego z wiedzą. Zastanawiam się w takim razie, czym jest wiedza i jak ona funkcjonuje, tak? W jaki sposób wyrażamy wiedzę? Bo jeżeli przyjmiemy, że wiedzę wyrażamy za pomocą różnego rodzaju reprezentacji, to tekst pisany, naukowy jest też reprezentacją. W takim razie, czy on przedstawia wiedzę, czy nie, czy co przedstawia, tak? Jeżeli z przedstawieniem, to w takim razie czym pod względem, tak, statusu reprezentowania, pokazywania czegoś, mówienia o, różni się od widowiska, które nie jest tekstem pisanym. To rzecz jedna. I rzecz następna. Chciałem nawiązać też do tego, co pan profesor mówił, ten wątek trochę rozwinąć, pan profesor Pomorski. Mianowicie tak, czy faktycznie nie mamy do czynienia w przypadku reprezentacji wizualnych z wytwarzaniem wiedzy i w muzeach z wytwarzaniem wiedzy? Mamy, tak, prawda? Tak. To jest inny typ wiedzy, niż wytwarza wiedzę tekst pisany. Zupełnie inny wymiar rzeczywistości, to jest kulturowej i tak dalej, i tak dalej, prawda? To jest inna płaszczyzna, inny wymiar, tak? Dlaczego o tym mówię? No,
popatrzmy sobie na coś takiego, prawda, że mamy czy kino, czy muzea, tak? Ponieważ czy kino, czy muzea, one się kierują innymi regułami, aniżeli epistemologia czy metodologia nauki, prawda? Dopuszczalne są różnego rodzaju eksperymenty, tak? Właśnie z projektowaniem pewnych rzeczy, które na przykład na polu nauki nie są dopuszczalne ze względu na to, że gdyby naukowiec coś takiego zrobił, zostałby uznany za hochsztaplera, tak? Ale reżyser filmowy, tak? Czy ktoś, kto robi ekspozycję, może pewne rzeczy zrobić, tak? Dlatego, że to nie jest nauka i go to zwalnia w pewnym sensie z pewnego rygoru, prawda? Ale daje szansę na krytyczne. Tak. Muzeum jest wtedy krytyczne, jak stawia pytania. Właśnie, do tego zmierzam. Tak, do tego właśnie zmierzam. Mark Ferro, tak, w latach, przynajmniej lat 60. 70., prawda, że tak powiem, podniósł i fikcję, i reprezentację fikcjonalną do rangi metody naukowej. Dlaczego? Właśnie ze względu na pole eksperymentu, tak? Znaczy, to jest to pole eksperymentowania, które daje nam możliwość zadawania pytań, których na przykład nauka nie może zadać z różnych powodów, tak, prawda? A sztuka, czy kino, czy muzeum może to zrobić, tak? W związku z powyższym, w moim przekonaniu, to jest niezwykle ważna przestrzeń wytwarzania wiedzy, projektowania wiedzy, ale i prezentowania wiedzy, tak? Tylko to jest inny typ wiedzy, aniżeli ten, do którego my przywykliśmy na akademii, prawda? Co nie znaczy, że powinniśmy go deprecjonować w jakikolwiek sposób. Znaczy, żeby zamknąć, nikt tego nie deprecjonuje. Żeby zamknąć nie, trochę te wrota, tak? Nie, ale... Czy jest szansa na to, że muzeum może stać się centrum badawczo-rozwojowym? Że ono jest centrum badawczym? Ale tak pojmowane. Odpowiem na to od razu, tak? Od razu na otwieranie piekieł, tak. Odezwałam się nie dlatego, że jestem nieelegancka, tylko od razu chciałam powiedzieć, że powiedziałam o inscenizacji wiedzy w kontekście, w którym Ania odnosiła się do tej relacji muzeum, wystawy, ekspozycji, interpretacji komunistycznej przeszłości w kontekście wiedzy jako prawdy, jako historii historyków i tylko do tego poziomu, więc wcale nic nie otworzyłam, chociaż dałam pozór, że otworzyłam jakieś bramy piekieł, ale do tego się też odniosę, dlatego że bardzo krótko, ja powiedziałam jedno zdanie, że prawomocność dyskursu muzeologicznego wsparte o wiedzę z zakresu teorii widowiska czy teorii performansu byłoby o tyle pomocne, że bardzo łatwo używa się na przykład kategorii kina historycznego, tak jak dramatu historycznego i jak teatru historycznego w inscenizacji przednowoczesnej, klasycznej dosyć, dla pokazywania, jak inscenizuje się muzea. Tymczasem 100 lat reformowania się teatru i najrozmaitszych poszukiwań a propos inscenizacji, to jest kwestia pytania o aktora i aktorstwo, o czym teraz nie będę mówiła, i świadka, i świadectwo, i środki perswazji, i eksperymenty, kiedy aktor nie jest postacią, ale jest sobą, i pytania o to, ile jest fikcji, warsztatu, postaci w tym, co robi jako aktor czy aktorka, a ile jest mnie, mojego ciała, mojego rozumu, tej wiedzy, tak wyprodukowanej wiedzy, tak? Ile jest między taksówkarzem, który po Strasbergu praktykował życie, żeby się dowiedzieć, jak zagrać tą rolę, a w aktorze, który kończy szkołę aktorską i ma po prostu cały arsenał technik teatralnych, żeby coś, czy filmowych, żeby coś zagrać. I o ten rodzaj jakby też wiedzy mi chodziło. To znaczy nieoczywiste są te zabiegi estetyczne, performatywne w dzisiejszych muzeach. One są dla mnie nieoczywiste, ale produkują z mojego punktu widzenia inny rodzaj wiedzy niż wiedza historyczna, o którą my zwykliśmy pytać tradycyjnie. Na przykład wiedzę o tym, jak działać na moje emocje i co się dzieje z moimi emocjami, tak? Bo to Ania znów o tym pisała. Jak odwoływać się do mojej empatii, jak odwoływać się do mojej wyobraźni, co to jest poruszenie, jak mi napisać, jak mam wejść do kanału w Muzeum Powstania Warszawskiego, żebym jednak w czyściutkim, schludnym kanale, który z niczym absolutnie nie ma nic wspólnego, jednak pomyślała sobie przez sekundę, że jak jestem chora na serce, tak? Mam klaustrofobię,
to lepiej nie. Jeśli ktoś z Państwa przechodził przez ten kanał, no jego inscenizacja jest akurat nietrafionym zupełnie, zupełnie, tak, nie organizuje doświadczenia, nie wspiera wyobraźni, nie reflektuje, chyba że wejdę tam, a mam arytmię, tak, no to wtedy i przepraszam, bo przecież nie krytykuję tego muzeum en bloc, tak, a z drugiej strony mamy bardzo wyrafinowane zabiegi inscenizacyjne dzisiaj, otwarte, ukierunkowane na tą partycypację, kiedy ta wiedza przyrasta, tak. Chyba wiemy, choćby z badań dotyczących muzeów ofiar zagłady, byłych obozów koncentracyjnych muzeów, że emocje ogromnie wpływają na nasz stosunek do tego, gdzie jesteśmy i co oglądamy, ale jednocześnie wraz z tym, jak one opadają, zanika wiedza, którą moglibyśmy uznać za konstruktywną na podstawie tego doświadczenia. Nie? I to jakby to chyba miałam na myśli, już więcej nic nie mówię. Do końca będę milczeć. Zresztą Ania o tym też napisała, o tych emocjach. Umówiliśmy się tak, że najpierw my powiemy, a potem Ania na końcu odniesie się do wszystkiego. Ja bym chciał do dwóch, może trzech elementów. Jak by wyglądało Muzeum Komunizmu zbudowane przez postkomunistów? Czyli zakładamy, że jesteśmy w kraju, który wyszedł z komunizmu, ale komuniści wrócili i chcą przebudować. W pierwszej chwili chciałem powiedzieć, oni by w ogóle nie zbudowali takiego muzeum, bo by uznali po co. Gruba kreska, do widzenia, no, ale to zależy wiele od tego, kiedy oni by byli. Słucham? Takie muzeum już było. Ale załóżmy, że jakby tak by zrobili 10-15 lat po komunizmie. Nie wiem, nie jestem pewny, czy to samo by zrobili to dzisiaj, prawda? I w tym momencie muszę sobie wyobrazić, że jestem postkomunistą, który buduje takie muzeum. Moja wyobraźnia do tej pory nie musiała sobie radzić z takim wyczynem, ale myślę, że Ania dała gotowy przepis w tej książce. Zrobili muzeum nostalgiczne. Po prostu zrobiliby muzeum nostalgiczne. Pamiętacie, jak byliście młodzi, mieliście 20, 16, 18 lat, słuchaliście fajnych piosenek, kochaliście się w fajnych chłopakach, dziewczyny były ładne, miłe, byliśmy, było super. Jedliśmy takie, a nie inne lody, chodziliśmy do baru mlecznego i jedliśmy leniwe. I nawet bym zrobił tam bar, w którym można było jeść leniwe, żeby człowiek poczuł smak młodości. To zawsze działa. A jednocześnie zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Tak bym pewnie zrobił. Dlaczego tak? To narracyjnie na przykład jest napisana książka Kochanowicza o roku 56-57. Niestety jest pisana w tej konwencji. Co więcej, nawet kolejka po papier toaletowy byłaby śmieszna, zabawna. Gdybym był postkomunistą, mówię. Ale taką wystawę robiono, przepraszam, Rafał. Nie byłoby w tym muzeum czegoś takiego. Ewentualnie byłoby umieszczone w ciemnym załomie, do którego trudno trafić. Bo jakby wystarczy odpowiednio pokazać, ułożyć zdjęcia i 99% ludzi będzie patrzyło na metr, między 1,20 m a 1,90 m, a jeżeli zdjęcie będzie mniejsze, odpowiednio zrobione i będzie na 1,10 m albo 80 lub 2,40 m, nikt go nie zobaczy. Tam nasze oko nie dobiega. Albo zrobiłbym prezentację 180 stopni w 30, gdzie oko obejmuje, dałbym to, co chciał, a to, co nie chcę, dam na pierwszych 15 i na ostatnich 70. I kropka. Kropka. Ale postkomuniści to kto jest w takim razie? Znaczy, człowiek, który się utożsamia z komunizmem, prawda, i tak dalej, a teraz się odnalazł w nowej rzeczywistości, tak to rozumiem. A dlaczego tak? Ja miałem bardzo ciekawe doświadczenie oglądając, bo wielokrotnie byłem w ECS-ie. Tam jest PRL-owskie mieszkanie. Wyobrażenie PRL-owskiego mieszkania. Ono jest tam nie najlepiej zrobione, ale ono teoretycznie ma pokazywać, jak to kiepsko było w PRL-u. Trzeba zobaczyć, jak tam wchodzą osoby te 50+. Ale to przewodnik nawet mówi, że zupełnie nie takie skojarzenia mają ludzie, jak było przewidziane. Fajnie! Tak, tak.
siadają, włączają, oglądają, to super sprawa. Jest odwrotność względem tego, co się założyło. Także jakby, dlatego bym pewnie zrobiliby nostalgiczne. Ostatnio, co by chcieli zrobić, to by zrobili muzeum jakby krytyczne w sensie krytyki komunizmu. Ale prawda? Byłaby poprawa warunków życia na przykład, pokazana. Fragmenty takiej ekspozycji są w Muzeum Śląskim. Pokazane są właśnie poprawa warunków mieszkaniowych. Na pewno by było o awansie społecznym. Tak, to reforma rolna. Spokojnie jest bardzo dużo elementów, które można w takim muzeum umieścić. Reforma rolna, Gierek, kabaret starszych panów. Spokojnie, zrobimy bardzo ładne... Wakacje co roku. Ale to nie było ładne tak? To ja teraz protestuję. Ładne, tak? Czyli nostalgiczne. W skrajnych przypadkach to mogłaby być nawet gloryfikacja takich elementów, które my uznajemy, powiedzmy, za złe. Czyli na przykład zamiast zamowców mogliby być pokazani milicjanci jako bohaterowie. Gdyby tak to było zrobione, to by było niewiarygodne. Kapitan Szpik. No. To by było niewiarygodne. To by było... Przyjmujemy fikcję powrotu komunizmu, czy nie, mówimy o komunistycznym muzeum. Mówimy, tak, zrozumiałem, że to jest dziś... Nie może to być całkowicie sprzeczne jednak z zbiorowym doświadczeniem, bo się, ludzie tego już w słowie nie kupią. I już jedna rzecz, kwestia prawdy w narracji muzealnej. Przyznam, że to jest niesłychanie skomplikowana rzecz i jej się nie da... w żaden sposób jeden zdefiniować. Znaczy, my robiąc inne muzeum zupełnie, uważaliśmy, że to, co możemy zrobić, to żeby muzeum oddawało najbardziej aktualny stan wiedzy. W taki sposób jakby najprostszy. Natomiast pamiętajmy, że muzeum... Oczywiście, że prezentuje wiedzę. No i to jest ogromna szansa właśnie przy tej komercjalizacji i zatarciu granic kultury wysokiej i niskiej na tą funkcję edukacyjną, jednak poznawczą. Natomiast... Jeżeli to trafia do szerszych kręgów społeczeństwa, no to jak można powiedzieć, że to nie przekazuje wiedzy? Nawet jeżeli ta funkcja jest wpływna, to mówiąc tak po prostu, to coś jednak w tych głowach tym ludziom zostaje. Zgoda, natomiast proszę sobie spróbować zrobić ćwiczenie, bo z jednej strony oddaję prawdę, wiedzę. Ja musiałem napisać hasło Zbrodnia katyńska na 600 znaków. To jest sposób komunikacji w muzeum. Ma człowiek 400 lub 600 znaków i musi napisać, co to był nazizm na 600 znaków. I co zrobić, żeby to napisać i to było jeszcze prawdziwe. To jest jakby statystyczny widz. Patrzy się w muzeum na jeden przedmiot do 3 sekund. Jeden przedmiot 3 sekundy. I nie czyta więcej niż 400 znaków, jeśli się przy czymś zatrzyma. To jest nasze wyzwanie. I to tyle. Aniusz. Dobrze, to ja może zacznę od końca, od tej prawdy. Czym dla mnie jest prawda wystawy? Tak bym to określiła. Chodzi o to, że każda wystawa historyczna opiera się na określonej selekcji faktów, o czym tu zostało powiedziane, faktów historycznych. I dla mnie wystawa, która stara się przynajmniej, wiadomo, że to nie jest odniesienie w stosunku do historiografii jeden do jednego. Czegoś takiego się nie da zrobić, to są dwa odrębne media, ale chodzi o to, żeby tak selekcjonować fakty, żeby nie zmieniały znaczenia przeszłości. W sytuacji, kiedy wybieramy tylko te fakty, które są chlubną jakimś, przecież nikt nie mówi, że te rzeczy się nie wydarzyły, które są pokazane w ECS, tam nie ma zmyśleń. Chodzi o to, że jeśli wybieramy tylko takie, tak konstruujemy narrację muzealną, że wybieramy tylko niektóre rzeczy, takie, które są zgodne z jakąś tam wizją naszą, to znaczy, że taka wystawa jest w moim odczuciu nie tyle nieprawdziwa, co manipulująca właśnie. Forsuje jakąś tam wizję, która zmienia całkowicie znaczenie przeszłości. Wyklucza całkowicie pewne fragmenty przeszłości
z tej narracji właśnie. Ze złą wolą. Całą dużą wspólnotę. Świadomie, tak. Kolejna sprawa. Muzeum krytyczne dla mnie to nie tylko takie muzeum, które zadaje pytania, oczywiście też, ale to również muzeum, które wprowadza w narrację wielość różnych punktów widzenia. Jest to bardzo trudne do realizacji, wiadomo, na wystawie historycznej, ale przez sam układ obiektów czasami da się coś takiego zrobić. Jeśli powiedzmy w Stanach Zjednoczonych jest na wystawie dotyczącej kultury południa jakiś piękny obiekt pochodzących właśnie z tych czasów sprzed wojny secesyjnej, a koło tego obiektu zaraz położone są kajdany niewolnicze, to już wystarczy, żeby wzbudzić właśnie w oglądającym pewne takie mieszane uczucia. Owszem, bardzo piękne, ale związane z tym i z tym. Także to nie jest niemożliwe, prawda, do zorganizowania, tylko oczywiście trzeba te punkty widzenia wprowadzić. Ja myślę, że zanim będą muzea krytyczne w ogóle, to najpierw będą krytyczne wystawy czasowe. Najpierw musi być krytyczna szkoła. Ale no bo jakąś wiedzę trzeba wnieść do muzeum, żeby następnie... Tak, ale łatwiej jest jakąś wystawę czasową, taką łatwą do zdemontowania zrobić. Ona jest tematyczna. Tak, niż całe muzeum. Oczywiście jest to jakieś alibi, tak? Tak jak tu padło, te muzea tożsamościowe dla dużej grupy, która chce pamiętać o sobie. Lubimy, prawda, swój autowizerunek taki pozytywny, ale tutaj nie padło jeszcze jedno określenie. Muzea te duże, tożsamościowe, kreują markę danego kraju. To jest to, o czym też pisałam. Marka po prostu jest bardzo istotna. To się też wiąże ze współczesnością i z odniesieniami i do biznesu, i do ekonomii, i do marketingu i tak dalej. I ta marka, ECS nawet używa tego określenia. Chcemy pokazać Solidarność jako markę. Także to jest też bardzo istotne, no bo wszyscy chcemy mieć dobrą markę, tak, w Europie, we wspólnej Europie. Jeśli chodzi tutaj o tą kulturę wysoką i niską i czy to nie będzie, tak, to pytanie twoje, Januszu, czy ta komercjalizacja nie wpływa na prawdę, o której powiedziałam? Oczywiście, że wpływa, bo coraz częściej będą pokazywane te rzeczy, które chcą być oglądane, ale to publiczność wyedukowana powinna być tym elementem krytycznym właśnie. Skoro muzeum, to jest wystawa i publiczność, skoro takie są wystawy, to starajmy się przynajmniej, żeby ten element krytyczny wprowadzała publiczność swoimi pytaniami i swoją niezgodą na pewne sprawy, tak? Bo skoro jest komercjalizacja, to wykorzystajmy to. I ten głos publiczności może być tu głosem właśnie, który wpłynie na zmiany wystaw. Stąd edukacja, to faktycznie edukujemy publiczność. I Moniko Albania. Ja nie pisałam przewodnika po... Nie, w ogóle jakie kryteria, tak. Z góry sobie założyłam, że niestety nie dam rady być wszędzie. Byłam ograniczona i czasowo, i finansowo. I w związku z tym stwierdziłam, że nie dam rady zwiedzić wszystkich muzeów, ale dam radę zwiedzić na tyle, żeby stworzyć pewne typy. I muzea w autentycznych miejscach, w bunkrach, w byłych katowniach, również w swojej książce opisałam, z tym, że no tak jak mówię, nie wszystkie. Także nie byłam w całej Europie Środkowo-Wschodniej, w każdym jednym kraju. No, ale starałam się być przynajmniej w większości. Także takie było moje założenie. Uznałam Europę Środkowo-Wschodnią. Sam ten termin jest już w chwili obecnej taki nieoperacyjny, trudny, na co zwrócił uwagę recenzent, ale on tak funkcjonuje dosyć symbolicznie. Wiemy, co to jest Europa Środkowo-Wschodnia. Ja uznałam, że to jest... To są, bo Niemcy przecież, ja byłam w byłym NRD, tak, i to już jest, a to już jest całkowicie inna historia, tylko to była dygresja. Ale zasadniczo to ta Europa Środkowo-Wschodnia, no to były te kraje, które po 1945 roku, nie wcześniej, wcześniejszych komunizmów też nie badałam, stąd Ukraina i tam było Muzeum Głodu, też tego nie wzięłam pod uwagę, no musiałam jakoś skonceptualizować i ograniczyć, czyli po 1945 roku po Jałcie do 89. To uznałam za
za komunizm właśnie. Tyle chyba, tak, bo już nie pamiętam, czy jakieś jeszcze pytania przeoczyłam. To dziękuję. Chyba nie wszystko. Tak, bardzo dziękujemy Państwu. Ewa, zakończysz? Dziękuję. Zaproszę. Dwa słowa jeszcze. Aniu, bo ty mówiłaś, co dwa razy czy trzy razy powtórzyłaś, to są niebezpieczne instytucje, manipulujące i tak dalej. Nie sądzę, że kogokolwiek tu przestraszyłaś. O to chodzi, nie, żebyśmy nie, byli tego świadomi. No tak, tak, ale mi się wydaje, że jeszcze jakąś właśnie nostalgię wyrażę za Muzeum Ironicznym. Tego, o tym nie, w ogóle nie było mowy. Jestem ciekawa, jak by wyglądało Muzeum Ironiczne komunistyczne? Czyli takie, które dekonstruuje samo siebie, prawda? Czy to historycy musieliby dopiero wkroczyć, ci świadomi, no, czym jest ironia? Nie tyle, co, to znaczy tak, pewne elementy ironicznego dyskursu znajdują się w parkach pomników właśnie. Dlatego, że te monumenty, które się tam znajdują, pełnią taką funkcję właśnie mocno ironiczną i to jest bardzo ciekawy w ogóle element tego wystawiennictwa pokomunistycznych pozostałości. Zresztą do tej pory również bardzo, bardzo temat wrażliwy, ale te monumenty tam są wykorzystywane właśnie do takiego ironicznego dyskursu. One są przedstawiane z poczuciem humoru, w całkowicie nowych konfiguracjach i mimo, że założenia czasami są takie, że to ma być takie miejsce ponure, to nigdy tak nie jest. Tak naprawdę to jest właśnie taka bardzo daleko posunięta ironia. Pewne elementy ironiczne również funkcjonują w tak zwanych wycieczkach po śladami komunizmu. Tak, Nowa Huta, ale i Praga. I tam są również, szczególnie w narracji przewodnika, elementy ironiczne. Jedno jedyne muzeum ironiczne, które znalazłam i które opisuję, to jest muzeum właśnie KGB w Tallinie w hotelu Wiru. Ale też nie jest to muzeum ironiczne samo w sobie, ale narracja przewodnika jest taka, że wprowadza te elementy. To znaczy ona opisuje niejako tą nowoczesność technologiczną służb specjalnych, w jaki sposób było to wykorzystywane. Są tam również elementy dumy z tego, że był to najnowocześniejszy hotel w ogóle w tamtym czasie w Tallinie i w całym kraju. I publiczność się śmieje, w ogóle słucha tego i się śmieje, mimo że to jest o szpiegowaniu i o służbach specjalnych. Ale tego samego nie da się zrobić w Katowicach. Nie. No nie. W autentycznych takich przestrzeniach katowni autentycznych już dyskurs. Hotel, tak? Także dyskurs ironiczny jednak, ja zauważam bardziej właśnie ewentualnie u przewodnika w takim wycieczkach i właśnie w parkach pomników.